Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. W siedzibie trwa remont i to taki bardzo, bardzo gruby. Z wielkimi demontażami części konstrukcyjnych i ponownymi montażami. I miałam być zupełnie niedostępna. Ale ostatnio przydarza się i wobec mnie, i wobec innych osób w moim otoczeniu coś takiego, co sprawiło, że czuję po prostu konieczność nakręcenia filmu, zanim zaraz się wezmę za dalszą pracę przy remoncie. Jest mi smutno, jest mi przykro. I trochę od nowa rozumiem swoje funkcjonowanie w świecie. Bardzo często możecie obserwować moje bardzo zdecydowane reakcje na coś. Pełne oporu, pełne niezgody. Również zrozumienia tego, co się dzieje, bo ja tłumaczę, co się dzieje, ale zdecydowanego wyznaczania granicy tego, na co nigdy się nie zgodzę i z czym nigdy współpracować nie będę. Nawet za cenę bycia nazywaną tak, jak jestem nazywaną, a więc przywódcą sekty destrukcyjnej, a więc agresorką, a więc furiatką, wariatką i frustratką trudną. Są rzeczy, z którymi absolutnie mi nie po drodze. I tak naprawdę myślałam, że są rzeczy. A dziś wiem, że jest jedna tylko taka rzecz. Przez całe życie nie umiałam tego nazwać. A dzisiaj już umiem. To jest wrogość. Mamy taką skalę na kwestionariuszu SCL. Jak wrogość. D'accord, vous y avez. Calme-toi, non premier mot. Dans mon jeu, j'ai deux as. J'ai en possession de deux as plus un duc. J'ai en possession d'un duc. Allez, tel 6. Sur la route 66. Claire, Fundacji Przemocnie. To jest ta jedna, jedyna rzecz, która budzi we mnie opór większy niż cokolwiek innego. To jest ta jedna, jedyna rzecz, której poświęcam całą swoją pracę. To jest jedna, jedyna rzecz, której nie będę akceptowała w moich relacjach. Osobistych i nieosobistych. Zbędna. Zła. Głupia. Głupia i zła w sensie kantowskim. Głupia, bo zła. Rzecz, której warto poświęcić całą karierę zawodową, by to wypleniać. Rzecz, która doświadczana unieszczęśliwiała mnie przez całe życie. Rzecz, z powodu której przemocni zostali stworzeni po to, by to gówno eliminować,
rozpoznawać, nazywać i eliminować wrogość. Czym ona jest? W kulturze ofiary, którą mamy, w kulturze kultu ofiary, postawy ofiary, jest to oczywiście nieodzowny element postawy ofiary i ataków na metodą na biednego misia. Szczególnie we wrogości przodują osoby bierno-agresywne, czyli właśnie te, które są przekonane o tym, że są ofiarami wszystkich i wszystkiego, szczególnie moimi. Osoby, które są zawsze miłe, zawsze kulturalne, są delikatne, gówna nie nazywają gównem, tylko guanem, bo nie używają brzydkich słów. To są osoby, które atakują. Potępiają, projektują złe intencje na ciebie, a gdy powiesz halt, to uważają, że uzyskały dowód na twoją agresję, którą wcześniej w tobie widziały ją, dlatego że mają po prostu bierną, nieuświadomioną, niedopuszczoną do głosu żółć, złość. Osoby typu srające tęczą. Niezłym przykładem takich osób, mam tu przed oczami kilka osób, faktycznie, takich dobrych, które były tak życzliwie wobec mnie nastawione i tak kochające wszystkich, wszystko mnie w szczególności, że jak słyszały, że słucham Marilyn Manson albo Oberschleichen, to mi mówiły, że martwią się o mnie, bo mi to szkodzi, bo jest to muzyka o niskich wibracjach. Muzyka, która powoduje, że ja się czuję nieszczęśliwa. Muzyka jest to, cześć Miaciuk, mroczna. I powinnam słuchać takiej muzyki relaksacyjnej i takiej tam na bębenkach i śpiewy, takiej, która ma dobre wibracje. Osoby kompletnie jadące na wyparciu. Pozbawione granic, bo tym jest właśnie wrogość. Pozbawieniem granic. Nieświadomością granic. Wrogość to jest to codzienne, drobne chamstwo. Te uszczypliwości. Te drobne rzeczy, które które sprawiają, że nikt z nas nie czuje się dobrze w towarzystwie innych ludzi. I dzisiaj do mnie dotarło, że to wszystko, ten cały ogrom tego czegoś właśnie nazywa się wrogością i podsumować to można krótko. To jest przypisywanie z góry negatywnych intencji drugiej stronie. A to, co z tego wychodzi, to, co się z tego rodzi, to są niekończące się dramaty. Kilka takich przykładów z ostatniego tygodnia. Zrobiliśmy tak Ewelina ustawiła zbiórkę na diagnostykę swojego syna. Inna osoba, Marta, udostępniła to w jednej z grup dla rodziców autystów. I tam się panie przyczepiły o to, że jest napisane, że diagnostyka może kosztować nawet kilka tysięcy. Zarzucono nam oszustwo,
ogromne jakieś w ogóle pretensje o to, że normalni ludzie czekają na diagnostykę w NFZ, a dzieci im marzą gównem ściany, więc my też byśmy mogli poczekać, ale oczywiście nie, bo my jesteśmy jacyś lepsi naszym zdaniem i tak dalej. Ogromny, bezpardonowy po prostu atak o nic. O nic. Który skończył się tym, że Marta po prostu odeszła z grupy. Ja zostałam, tłumacząc po prostu, że okej, ktoś z nas pisał opis, ktoś zakładał zrzutkę, ktoś ją promuje. Zaraz to poprawimy, jeśli to jest tak odbierane i nie ma problemu. To nie wystarczyło. Bo gdyby ktoś faktycznie miał dobre intencje i nie chciał wrogo widzieć naszych złych intencji, to po powiedzeniu okej, zaraz to poprawimy, widocznie trochę inaczej to rozumiemy, tak? To by po prostu zostało przyjęte. Natomiast dowiedziałam się tam chyba 10-krotnie w tej jednej rozmowie, że mi nie można zwrócić uwagi. Wrogość jest taką projekcją, że jeśli osobie nastawionej wrogo odpowiesz ok, to ona usłyszy sarkazm. I będzie cię atakować dalej. Ona nie usłyszy, co mówisz. Nie, bo ona wie lepiej. Wie, że w tobie jest taka wrogość, jak w niej do ciebie. I nie ma opcji, żeby było inaczej. Jedna z tych pań przylazła na inną grupę, na której jestem. Wygrzebała starego mojego posta również o wrogości i zażądała od adminek, żeby go usunęły. Mówi mi, że obejrzała kilka moich filmów, przeczytała kilka wpisów i nie poleca. Powiedziała mi, że nie wie, gdzie są granice. Bo czym jest wrogość? Nieuznaniem faktu, że inni też mają prawo do życia, do bycia, do głosu. Nie, to jest naprawianie świata na siłę. Tego nie ma prawa być. Proszę to stąd zabrać. Proszę zabrać Annę Lachowską stąd. Proszę nie dać Annie Lachowskiej się wypowiadać. Bo ja chcę, żeby było miło, a tu jest Anna Lachowska. Inny przykład. Zaprosiłam do współpracy kogoś, kogo uważam, że zna się na pewnym temacie. Na temacie psychos. Okej, zainteresował się tym. Po czym dzisiaj rano czytam pod moim filmem, że nadmiernie upraszczam temat, chociaż przekazuję absolutne podstawy, tak? Że niepotrzebnie robię sobie z siebie psychiatrę, choć powiedziałam w tych filmach, że znam się na psychozach tyle, ile miałam z nimi do czynienia, więc niewiele. Dlatego chętnie skorzystam z każdej współpracy. Dowiedziałam się, że przemocnie chcę dyskryminować i eksterminować ludzi chorych psychicznie. I to pod hasłami antyprzemocowymi. I dowiaduję się tego z komentarzy publicznych od kogoś, kto wyraził chęć współpracy ze mną wcześniej, tak? Ale obejrzał moje filmy i one są tragiczne, tragiczne. Mówię temu człowiekowi, że nie tak się załatwia sprawy z ludźmi. Bo czym jest wrogość? Wrogość jest nieposzanowaniem czyichś emocji, czyjejś godności. Wrogość jest niezałożeniem, że da się z tą osobą dogadać, że da się tej osobie zwrócić uwagę i to będzie konstruktywne. Nie, trzeba taką osobę od razu publicznie zmieszać z błotem.
bo on wie, że my jesteśmy, cytuję, po przeciwnych stronach barykady. Jakiej kurwa barykady? Ja nie jestem po żadnej stronie barykady. Nie prowadzę wojny. Ale osoba pełna wrogości ją prowadzi. Wiem, że nie najeżdżałam w tym filmie na ludzi psychotycznych. Wiem, że kilku osobom pomogło to zrozumieć, co się z nimi stało. Wiem, że dwie osoby, które mi zaginęły w zeszłym roku, się po tych filmach odnalazły. Jedna gorąco po psychozie. Po 4 dniach spędzonych w absolutnej panice w lesie, w samochodzie, bo ją śledzą. I one nie mają poczucia, że powiedziałam o nich coś złego. One mi są wdzięczne, że to nazwałam. Ale one nie mają w sobie tego poziomu wrogości, który każe we wszystkim widzieć coś przeciwko tobie. I jasne, przy psychozach urojenia ksobne, o których nie mówiłam, czyli że wszystko się dotyczy ciebie i jest wrogie wobec ciebie, jest dość częstym zjawiskiem. Ale urojenia ksobne występują nie tylko w psychozach. Powiedziałabym, że to jest psychoza społeczna dzisiejszych czasów. Wrogość to jest urojenie ksobne ku sobie. Że drugi człowiek jest dla ciebie zagrożeniem, że drugi człowiek cię nie szanuje, że drugi człowiek chce źle. Nie daje się, robiąc takie założenia, szansy drugiemu człowiekowi. Bo on czegoś nie zrobi, to będzie źle. Kolejny przykład. Zwracam się do kogoś, częstując go czymś. Warczy na mnie. Bo on nie lubi, jak się decyduje za niego i tak dalej. Skąd pomysł, że jeśli drugi człowiek do ciebie z czymś wychodzi, z ciastem, z opinią, z filmem, z propozycją pomocy, z propozycją współpracy, z propozycją czegokolwiek, to ten człowiek chce ci coś narzucić. Skąd taki pomysł? On jest powszechny. A przecież wiadomo. Wszyscy są nie w porządku, tylko ja jestem w porządku. To tak samo jak ta wielka gównoburza o moją grzywkę na grupie dorośli z zespołem Aspergera. Wyrażono się do mnie w sposób bardzo niegrzeczny. Nie dbający o moje samopoczucie, nie dbający o jakieś moje poczucie godności osobistej. Sposób, który nie jest miły, nie jest kulturalny. Tak, Miaciuk. Tak. Ale gdy sparafrazowałam tę niegrzeczność, to już się okazało, że jestem bardzo niegrzeczna, wręcz agresywna. Dlaczego? Bo się tylko szuka kogoś, komu można zarzucić to, co ma się w sobie. Poziom frustracji, poziom agresji, poziom niechęci w ludziach. Nie wiem, czy dziś, czy w ogóle, bo nie żyłam w innych czasach. Jest tak dramatyczny, że... wrogość jest czymś zwyczajnym, normalnym.
a zareagowanie albo postawieniem granicy na chamstwo wobec siebie, albo przyjęciem tego, co atakujący do mnie powiedział, powiedzeniem okej, masz rację, są odbierane jako atak. Większość ludzi ma poczucie, że ma prawo każdego rozdeptać, napluć mu w twarz, nakrzyczeć na niego, obrazić go, skrytykować publicznie od razu, wylać swoje emocje na tego człowieka. I jeśli on powie, ej nie, hola hola, nie pozwalaj sobie wobec mnie, lub tak, tu jest mój błąd, to jest albo sarkazm, albo agresja. Ja reaguję w dwa sposoby, czy może w trzy. Jeśli jest to bliska osoba, która mnie zrani takimi projekcjami, takim warczeniem do mnie, szczekaniem, pluciem się do mnie, to ja się wyłączam emocjonalnie. Odcinam się. Przestaję lubić taką osobę. Zaczynam czuć ogromne zimno. Jest taki kawałek Marilyn Manson, który zresztą mi się dzisiaj śnił. Rozmawiałam z nim dzisiaj o czymś. Mephistopheles of Los Angeles. I tam jest taki tekst. Ja już nie wiem, jak mam się otworzyć do ciebie. Już chyba byłem przez większość czasu za bardzo otwarty. Nie wiem już, co to znaczy, żebym się otworzył. Ja nie jestem prezentem urodzinowym. I tak reaguję na drobną, gównianą agresję bliskich. Nie jestem prezentem urodzinowym. Zamieniam się w bryłę lodu. Bo nie po to jestem w relacjach, żeby być dla kogoś wycieraczką do butów. I wolę, żeby ta osoba zniknęła z mojego życia, niż żeby sobie na mnie używała. I tak samo jest z osobami dalszymi. Jeśli ktoś jest mi dalszy, to kiedyś i z bliskimi, z tymi trochę dalszymi, starałam się dojść do porozumienia. Tak? Ale o co ci chodzi? Ale dlaczego? Dlaczego tak mnie widzisz? Ale czy zechcesz zrozumieć moje intencje? Ale czy zechcesz mnie zrozumieć? Ale czy zechcesz spojrzeć z mojej strony? Zniknęło mi to. To jest ten... Byłam otwarty za bardzo. Nie jestem urodzinowym prezentem. Jestem zdziwiona zmianą, jaka we mnie zaszła. Ale zaszła we mnie jakaś rezygnacja, jakaś gorzkość. Przestaję się starać o ludzi, którzy się na mnie drą. Przestaję się starać o ludzi, którzy nie chcą mnie zrozumieć, bo jak nie chcę, to nic go do tego nie przekona. Potrafię się też na taką osobę wydrzeć. Zamknij się. Nie drzyj się do mnie. Nie szczekaj do mnie. I cóż, i to zazwyczaj druga strona czuje się pokrzywdzona, bo przecież ja reaguję nie wiadomo w ogóle jak i agresją i sprawiam przykrość. W naszej kulturze największą agresją jest nazwanie wrogości wrogością. Bo przecież mamy kulturę ofiary.
bądź ofiarą. Wtedy będziesz w porządku. Raz ty jesteś ofiarą, raz ja jestem ofiarą i mamy taki układ, że się możemy wzajemnie na sobie wyżywać, prawda? Stąd tyle przemocowych związków. Ofiary nieźle sobie używają na swoich oprawcach również. Chodzą na nich, narzekają, wyzywają ich też, biją. To jest taka niepisana umowa, że bawimy się w BDSM. Ty pijesz, ja cię nienawidzę. Ty bijesz, ja cię obgaduję. Każdy może rozładować tą po prostu kipiącą nienawiść. Tak jak mu jest najwygodniej. Niektórym w roli agresora, niektórym w roli oprawcy. Przy czym każdy agresor czuje się ogromną ofiarą. Wszystkich i wszystkiego. Czasem, jeśli jest to zupełnie obca mi osoba i atakuje mnie publicznie, ja rozkładam na części pierwsze to, co robi. Dlaczego? Bo cały czas mam tą czystą, niewinną, choć strasznie już doświadczoną, wiarę w to, że są ludzie, którym warto wytłumaczyć, jak to działa w psychice, by mieli nad tym kontrolę. I faktycznie to czasem działa. Mam wokół siebie te 20-30 przypadków, których moje wyjaśnienia zadziałały, ale potrzebne było tam dużo dobrej woli. Bez dobrej woli nie przebije się przez wrogość. Niezależnie od tego, co zrobię. Czy będę merytoryczna, to się dowiem, że jestem za zimna i za chamska i za przemądrzała. Czy będę ciepła i dopytująca, to dowiem się, że się narzucam. Czy będę się starała po prostu wyjaśnić, jakie miałam intencje, wtedy dowiem się, że tylko winny się tłumaczy. Jak jest wrogość, to jest zawsze źle. To jest taka gra, w której druga strona w ogóle nie daje ci szansy na nic. Na żadne porozumienie. Widać mnie często w różnych konfliktach. Tak właśnie stworzony. Zauważyłam ostatnio, że jedni sąsiedzi mają do mnie problem. On nie mówi dzień dobry. Ona zaczyna omijać moją działkę, gdy idzie do lasu, chociaż zawsze nią przechodziła. To jest, nie powiedziałam cześć. To zareagowała zdziwieniem i zaszła na drogę. Przecież widzę, że nagle jestem traktowana inaczej niż byłam. Więc też mogłabym zareagować wrogością, prawda? No bo czemu nie? I konflikt gotowy, i każdy ma poczucie, że miał rację. I dokąd to prowadzi? Chleb Fundacji Przemocnie. Zastanów się, czy ty nie wiesz lepiej niż drugi człowiek, co on chce powiedzieć i jakie ma intencje.
cudzysłowie oczywiście to było. Zastanów się, czy... Czy nie... Nie odniosłeś się do czegoś, czego drugi człowiek nie powiedział wprost, tylko między wierszami. Zastanów się, czy to, co powiedziałeś do drugiego człowieka, nie niosło za sobą przekazu, że dla niego nie ma miejsca. Tu, tam, siam. Dla niego, dla jego zdania, dla jego wypowiedzi. Dla moich filmów, dla mnie, dla moich odpowiedzi nie ma miejsca w bardzo wielu miejscach. I wiecie co? Jak byłam kiedyś osobą, która uciekała, za każdym razem, gdy nie było dla niej miejsca, to wylądowałam na ulicy. A i tak miałam kogoś, komu zawadzałam. I zajmowałam za dużo miejsca. Dopóki starałam się wyjaśniać, że ja nie chcę nic złego, to miałam czynnych, bardzo czynnych wrogów. Którym zawsze za bardzo wchodziłam w paradę. To jest właśnie to zatarcie granic. Zastanów się, mówiąc coś do drugiego człowieka, czy tobie by było miło, gdybyś usłyszał coś takiego. Oczywiście, to są gotowe odpowiedzi, jakże piękne. Ja jestem tylko szczery, ja chcę tylko dobrze, ja tylko mówię prawdę. Zapytaj się. Co z tego wynika? Co dobrego twoja szczera i dobra postawa niesie? Zapytaj się siebie, czy tego, co powiedziałeś, nie można powiedzieć inaczej. Zapytaj się siebie, czy spróbowałeś najpierw wyjaśnić różnicę poglądów lub twoją wątpliwość co do tego, co ktoś mówi, z tą osobą, zanim zacząłeś publicznie wypisywać, opowiadać o tym, że z tą osobą porozumieć się nie da. Ale przede wszystkim to, co jest najczęstsze, to jest konieczność zapytania się siebie samego, czy wyrażając swoje zdanie, po pierwsze nie sprawisz komuś przykrości, po drugie, wniesiesz coś konstruktywnego. I czy poprawiasz tego człowieka? Poprawiasz. Wyciągając do niego przyjazną dłoń, mówiąc, słuchaj, tu jest błąd. A chcesz, to ci wytłumaczę jaki? Nie, nie, nie. Lepiej jest drzeć po prostu na całą okolicę ryj. Że ta osoba kłamie i oszukuje, bo ma złe intencje. Skąd ci przychodzą takie rzeczy do głowy? To naprawdę nie jest takie popularne, że ludzie chcą wszystkich krzywdzić, oszukiwać, wykorzystywać i mają po prostu... Naprawdę nie jest tak, że jesteś jedyną osobą, która jest moralna. Ty, czy ty. A cała reszta to po prostu z piekła się urwała. Tylko jak wszyscy sobie wszczepią coś takiego we łby, że każdy inny jest zły, to się będzie do każdego zwracał z wrogością. I wzajemna nienawiść powstaje z niczego, z niczego. Ja jestem osobą, która mieszka sobie na końcu wsi, na końcu Polski, w lesie, w chatce.
małej, zapadłej. Prowadzę kompletnie niszową fundację i kompletnie niszowy kanał. A mimo wszystko jest całkiem spora rzesza ludzi, z którymi nie miałam bezpośrednio do czynienia, którzy wiedzą, że ja robię to wszystko tylko po to, by podbudować swoje ego, bo ja kocham manipulować ludźmi i mieć ludzi pod kontrolą i pod władzą swoją, ludzi z wypranymi mózgami. I robię to dla pieniędzy. Mam 20 zł na koncie fundacji, więc i tak to jest albo na jedzenie, albo na rachunki. Bo na jakieś zupełnie osobiste potrzeby to niestety nie, bo umowa wolontariatu nie obejmuje nic więcej niż zapewnienie mi możliwości wykonywania tego wolontariatu. Ale ja to robię dla hajsu, jasne. Swoich partnerów chcę brać pod buta. Chcę ich wykorzystywać. Chcę, żeby za mnie robili, bo jestem leniwa. No oczywiście, że tak jest. Chcę na nich krzyczeć. Chcę, żeby mi przynosili jedzenie. Chcę na nich trzymać nogi. Chcę, żeby czuli się źle. No co osób to wie? Mnóstwo osób wie, że Marta udostępniła zbiórkę Eweliny, ponieważ ta fundacja jest stworzona dla pieniędzy i tylko o interes nam chodzi. A Marta, która to udostępniła, jest znaną oszustką. Z czego znaną? Z tego, że to udostępniła. A Ewelina, która chce zdiagnozować swoje dziecko? To jest po prostu baba, która ma się za lepszą. Jej się należy więcej niż tym cierpiącym, szlachetnym matkom, którym dzieci gównem malują ściany. Jak na to reagować? Jak na to reagować? Otworzyć się jak prezent urodzinowy? Tłumaczyć się? Tylko winny się tłumaczy, tak? Powiedzieć, nie życzę sobie takiego odzywania się do mnie. Agresywna. Przyczyny takiego stanu rzeczy są niezwykle złożone. Niezwykle. Są społeczne, są kulturowe, są historyczne, są psychologiczne, psychiatryczne, socjologiczne. Całego świata się nie zmieni. Jedno, na co naprawdę ma się realny wpływ, to na siebie. Dlatego jeśli masz być wrogi, to już lepiej bądź po prostu zimny i obojętny. Zamknij się. Zamknij się na wszystkich, na wszystkie relacje. Miej ludzi w dupie, ale nie wyżywaj się. A jeśli stać cię na więcej, a mnie już nie stać. Nie. Po 38 latach bycia po prostu niewinnym konikiem pony przestało mnie być stać na dobrą wolę. Ale jeśli cię na nią stać, to wysil się i pomyśl, że drugi człowiek jest tak samo wrażliwy jak ty. Tak samo jak ty ma prawo do błędu. Że jest duże prawdopodobieństwo, że mimo stosowania tego samego języka po prostu się nie rozumiemy. I postaraj się założyć, że drugi człowiek nie uosabia wszystkiego tego, na co reagujesz tak alergicznie. Bo prawda jest taka, że jeśli na coś reagujesz bezmyślną, automatyczną reakcją, to są rzeczy, które ty masz w sobie i je po prostu projektujesz na drugiego człowieka. Bo jeśli nie robisz projekcji, to się najpierw zastanawiasz, z czym masz do czynienia. Rozmawiasz z kimś o tym, rozmawiasz z tą osobą.
parafrazujesz, sprawdzasz, czy ona cię może zrozumieć, a dopiero potem wydajesz opinię, a jeżeli od razu wydajesz opinię, to znaczy, że robisz projekcję, reagujesz na siebie, na to, co w sobie wypierasz, czyli na swoje najbrzydsze cechy. Więc zwróć uwagę, jeśli chcesz być człowiekiem wartościowym, a mało jest takich, tak. Czy są rzeczy, na które reagujesz bezmyślnie i automatycznie? I jeśli są takie u innych ludzi, to się odczep od tych innych ludzi i zajmij się sobą, bo masz to w sobie. Dlatego, że to jest dla ciebie tak dostępne, ty od razu rozumiesz, tak? Przyzwoity człowiek, mądry człowiek nie od razu rozumie, tylko potrzebuje się zastanowić. Z czym ma do czynienia? Potrzebuje się dopytać. Jeśli nie łapie z kimś automatycznego, pozytywnego porozumienia. Kim trzeba być, żeby od razu wiedzieć i od razu rozumieć? Po dwóch słowach, po dwóch zdaniach. Trzeba być kimś, kto ma do tej potępianej cechy, zamiaru, intencji bezpośredni dostęp. Ale nie ma opcji, żeby mieć bezpośredni dostęp z drugiego człowieka. Może go mieć tylko z siebie. Więc a myślę, że dla większości ludzi nie ma szans. Wyjście z kultu ego, z postawy ofiary, to są rzeczy tak trudne, tak trudne i do uświadomienia, i do pogodzenia się, tak bolesne dla własnej samooceny, że wymaga to sporej ekwilibrystyki i odwagi. Ale jeśli stoisz gdzieś rozkroku i zastanawiasz się, co wybrać, to naprawdę wybierz przyjrzenie się sobie, a nie komuś. Dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.